Witajcie! Dziś będziemy gotować budyń. Dlaczego robię ten film? Ponieważ tyle lat nigdy nie doczytałem z tyłu opisu, jak przygotować budyń tak naprawdę. Jest jak byk, tutaj wszystko napisane. Żeby z pół litra zimnego mleka oddać ćwierć szklanki. Czyli nie wlewamy, jak do tej pory zawsze robiłem, pół litra mleka do garczka i potem ćwierć szklanki dodatkowo jakby dolewamy. Wtedy zawsze budyń wychodzi za rzadki. Zawsze myślałem, że wina zawsze jest w budyniu jakoś, ale to się okazuje, że wina jest użytkownika, czyli mnie. To więc tak, żeby to mleko, dobre mleczko, teraz tak, i tu mamy 250. Pół litra. Pół litra mleka. Teraz jak przypisie. Tego ćwierć odlewamy. O. Tak mniej więcej. Nastawiamy. To nastawiamy. I zacznę mleko zagotować. Już troszkę masło można. Ćwierć. Rozprowadzimy resztę. Budynie. Teraz dodamy jeszcze masełka. Żeby tutaj napędzili. Nic. Się zaraz pościera. Tylko masełko. Żeby się to nie zgrudkowało, czy troszkę to nawodniło. Dobrze teraz to rozmieszać po prostu.
Myślę, że on... Tak, to jest chyba całkiem okej. Grudek nie widzę. W sumie grudek żadnych nie widzę. Podkręcimy troszkę palnik. I potem do gotującego się mleka wlać zdobiony proszek, mieszając gotować przez chwilę. Także tak. Ja jeszcze lubię dodać sobie troszkę miodu. Taki miód rzosowy. Miód rzosowy tutaj mamy. Troszkę go dodamy. Wiemy, że gotowanie niszczy właściwości miodu. No ale... Będzie troszkę słodszy. Będzie tylko mleczko nie przepadło na dnie. Wprowadzamy to. I troszeczkę jeszcze. Można dodać troszkę cukru. Oczywiście tutaj do roztworu. Ale lepiej jest naturalny cukier, czyli miód. Mleczko już się nie wygotowało. No już się gotuje mleczko. Można jeszcze to spokojnie, można już to wlewać. Jeszcze raz to przemieszamy. Jest ok. Ciach, ciach. I wlewamy, mieszając. Roztwór na wodę. I chwila prawdy. Się zgęstni, czy będzie dalej wodnisty. Myślę, że w takich proporcjach powinny być ok. Tego koloru przez miód nabrało. O, fajny, budynek, fajny. W końcu. Budynek jak trzeba, a nie mecz roztwór budynkowy. Ale jak człowiek nie czyta, to tak to się właśnie dzieje, że wychodzi jak wychodzi. Dobra, już wystarczy. Starczy, a to tak to wyszło. Jak widać, ładny, fajny budyń. Gęsty, fajny budyń.
Kosztujemy teraz to jeszcze troszeczkę. Mhm. Bardzo pyszny. Z tym dodatkiem jodu robi robotę. Robi to naprawdę dobrą robotę. Także Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia.